Siemaneczko, ziomeczki, witajcie. Dzisiaj wam chciałbym pokazać nowy jakiś mechanizm na command blockach oparty, przydatny na serwerach, ale również znajdzie zastosowany na zwykłym świecie minecraftowym, tak więc zaczynajmy. Okej, tak więc cały ten mechanizm to będzie drop ze stone'a na czystym Minecrafcie, gdzie ci tutaj nic innego nie ma. Oparty jest on na scoreboardach, czyli do tablic wyników, coś takiego. Tak więc pierwszy command block, który tutaj przedstawimy, to będzie scoreboard, który tworzy... command block, który tworzy scoreboard o nazwie bloki i dodanie do niego stat main block. Co to jest stat main block? To jest taki... jakby takie coś, co sprawdza i dodaję do tego scoreboarda wynik, ile wykopaliśmy jakiegoś bloku. Tylko tutaj jest wybrany stone. Można wybrać coś innego, ja wybrałem stone z racji, że to ma być blok drop ze stone. Tak więc klikniemy. Dodało nam. Teraz mamy ustawia scoreboard widoczny z boku. To jest bardzo proste. Set display. Prosta komenda. List musi być zablokowany. Sidebar musi być. Tak więc to robi nam na tabie, którą mamy wykopane ile stona, to jest takie 0. Zrobimy teraz, mamy z boku blok. Ok. Tutaj mamy command bloka, który jest always active i jest repeat. I on nam sprawdza, czy mamy wykopanego właśnie tego scoreboarda, mamy na score minimum 1. Tutaj jest takie coś. On jest na loży aktyw. Jeżeli on będzie spełniony ten warunek, że kogoś znajdzie, zapali się ta lampa, tak? Tutaj mamy na potem coś. Pierwsze coś sobie damy kill off. Też prosta komenda give, każdy powinien już znać. Zmieniamy game moda i sobie wykopiemy stone'a. I patrzcie, się zaświeciło. Możemy sobie tak kliknąć to, zresetować. Jeszcze raz to wykopię, żeby było, że jak widzicie, się naświeciło, bo nas znalazło, że mamy już jeden bloki, jeden wykopany score na scoreboardzie bloki. To z boku też widać. I wyczyścimy sobie to. To jest taka komenda, która ustawia nam na bloki na 0. No tak więc teraz jakbym tu miał zrobić drop z tego. Kurczę, gdzie padł? Jezioro jakie. Jak tutaj teraz zrobić, żeby był drop? No skoro mamy sygnał redstone, na przykład zapalimy nim lampę, to możemy przecież tam dać różne command bloki dalej. Tak więc pozwoliłem sobie tutaj zrobić takie małe drzwi. Tak. I co my tutaj mamy? Pierwsze coś to jest pogoda oraz żeby ciągle dzień. To są command bloki na always active oraz repeat. Co my tutaj mamy? To jest tak już trochę dużo command bloków. I mamy tutaj jakby 4, może 5 sekcji, albo i 6. Tutaj jest command block always active, który nam ciągle tutaj filuje koordynaty na stone, żeby nie musiał jakiejś kopalni szukać czy coś. Tutaj mamy te same scoreboardy, tylko że dają nam na przykład lapis, stat main block, Minecraft stone. Tutaj jest węgiel, stat Minecraft Master stone. Wszędzie piszemy tak samo, tylko zmieniamy ten węgiel, żelazo, diament i tutaj lapis. Tutaj mamy, że daje nam kill off, no to już go mamy. I tutaj są nasze 4 sekcje, jedna, druga, trzecia, czwarta, które nam właśnie dodają te itemki. Pierwsza to sprawdza, test form, ma patrzeć dla każdego, czy ma ten score diament na minimum 32. Jeżeli tak właśnie będzie ktoś to miał, na serwerach też to powinno działać, ponieważ sprawdzałem dwie osoby, nawet jeżeli kopią w tym samym czasie, nie chcą się bugować, ponieważ to nam od razu czyści na diament, na 0. Tak więc ja na swoim serwerze to używam. Wszystko powinno działać. Pierwsze to jest tell raw dla każdego, kto ma minimum 32. Znalazłeś diament na kolor aqua, to tam możecie sobie ogarnąć te tylerały. Następne to jest daje diament dla każdego, kto ma minimum 32 i potem czyści
Diament na 0. Tak jak widzicie. Zaraz to wam przedstawię. Tutaj mamy tą samą sytuację, że tylko że tutaj daje Iron Ingot. Znalazło jest żelazo. A tutaj jeszcze sprawdzę, czy żelazo jest na minimum 16. A tutaj znowu czyści. Tak jest zrobione w każdym, tylko może na przykład w lapisie jest zrobione. Zamiast nie pisze się lapis, co mnie teraz zaskoczyło, tylko to jest Minecraft Dye, czyli jakby barwnik. I to jest 4, czyli dajemy, że ta jedynka to jest, że ile dać to jeden, jeden przedmiot, a czwórka to jest typ barwnika 4. Jak ciśniecie F3 i H, to widać właśnie, to możecie w sobie wszystko zrobić. No i tak, tak jak do możecie mieć więcej takich sekcji i na przykład zrobić sobie drop normalnie każdego itemku w Minecrafcie. Teraz zobaczymy, jak to działa. Dajmy sobie game od 0. Zaczniemy kopać. I zaraz, o, znalazłem węgiel, żelazo, jak widzicie, tutaj mamy. Co tutaj jeszcze? Zaraz tu jest diament, lapis, taki jest prawy. Znowu węgiel, lapis. Oczywiście nie jest to losowe, tylko działa co ile wykopiemy. No ale myślę, że... O, mamy diament, lapis 2. Działa to dość fajnie. Myślę, że to jest dość przydatne. Nie widziałem tego jeszcze na YouTube niestety. Znaczy widziałem na przykład, ale działało to na wersji 1.7. Bo od wersji 1.8 wzwyż się pozmieniały komendy. Normalnie drastycznie. Przez co właśnie musiałem tutaj poeksperymentować. I tutaj właśnie macie odświeżoną wersję, jak to robić na tych nowszych Minecraftach. Aktualnie jestem na wersji 1.11.2. Powinno działać na od 1.8 do 1.12, czy tam innych w górę. No, wszystko tutaj działa, mamy diamenty i takie tam. Świat wam dam do pobrania w opisie. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie skopiować czy coś, otworzyć, wciąć Ctrl-C i sobie wkleić do innych rzeczy. Jest to bardzo proste. Przynajmniej tak według mnie. Możemy oczywiście, na przykład, jeżeli ktoś wykopie ileś bloków, to możemy to do mapki Adventure użyć. Jeżeli ktoś ileś bloków wykopie, na przykład się może otworzyć jakieś przejście, czyli dać takiego coś i na przykład wtedy dać, nie wiem, jakiś repeater albo command bloka, co gdzieś ustawi. Gdzieś na przykład ustawił powietrze i się jakieś przejście otworzy. Jak mówiłem, wszystko jest w opisie. Trzymajcie się i cześć!